Druk 514, projekt Komisji Spraw Społecznych. Proszę bardzo, panie przewodniczący, na mikrofonie. Dotyczy odpowiedzi na pismo z Wydziału Mieszkalnictwa, który prosi nas o opiniowanie sprawy przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego objętego wnioskiem NRZ 27123-316 2013. Lokal ten znajduje się w niedalekim sąsiedztwie naszej rady. Jest to mieszkanie trzypokojowe, mieszka małżeństwo, czasowo córka z uwagi na problemy rodziny ze swoimi dziećmi, ale z opinii sąsiadów nie ma tam żadnych konfliktów, nie interweniowała straż miejska ani policja, mieszkanie zadbane, także tu jest opinia komisji i jak najbardziej pozytywna. Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Widzę, to jest pan na głosowania, kto jest za poparciem druku 514, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Sprzeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę, że uchwała podjęta. Druk 515, również pani przewodnicząca, proszę bardzo. To jest również, proszę państwa, Wydział Mieszkalnictwa zwrócił się o wydanie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego objętego wnioskiem NRZ 27123-618. 2013. Jest to po prostu małe mieszkanie, kawalerka, z tym, że tutaj były trochę więcej trudności, jeśli chodzi o podjęcie decyzji co do opinii, ponieważ ja tam wczoraj byłam, więc udało mi się zastać właściciela i zadzwoniłam, to mi powiedział, że jedzie w Wrocławiu dzisiaj spotkać. Podziękowali, poprosiłam o wsparcie pana radnego Jacka Wojta dzisiaj, żeby po prostu była to opinia taka im bardziej obiektywna. Sąsiedzi co prawda nie chcieli podpisać protokołu, ale wyrazili taką opinię, że oni bardzo znają tego pana. Co okazało, jest to mężczyzna schorowany, twierdzi, że przebywa też u rodziny, ale że jest w tym mieszkaniu. Po prostu no, wczoraj wyjechał, ale wrócił, no bo to jest też dla niego ważne, żeby ta umowa była podpisana, z uwagi też na nie wynajmuje nikomu mieszkania w takim razie, no bo takie sytuacje są niestety coraz częściej. Dlatego też komisja uznała, że ta opinia będzie też pozytywna. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę żadnych głosów. Przystąpię do procedowania. Kto jest za poparciem druku 515, proszę podniesienia ręki. Dziękuję bardzo. Dość na to szczyzny. Kto jest przeciw? Pani jest przeciw? Tak. Ja uważam, że nie znaleźć pieniędzy w tej chwili na ścieżki rowerowe. Pani zainicjowała. Nie ta uchwała. No nie. Przepraszam, ale proszę naprawdę nie przejść.